Witam Państwa we wtorek 22 kwietnia. Od rana mogliśmy cieszyć się słoneczną pogodą, ale po południu zaskoczył nas deszcz i pierwsza wiosenna burza. Mimo tak zmiennej pogody mieszkańcy Żar nie dali sobie zepsuć poświątecznego humoru. Sylwia Przytarska, zapraszam na wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu i po świętach Wielkanoc na drogach. Święta, święta i po świętach. Trudno wrócić do codzienności, ale wszystkich cieszy, że tydzień krótszy, bo zaczęliśmy od wtorku. Wypoczęci, najedzeni i zadowoleni. Tak mówili dzisiaj o sobie mieszkańcy Żar. Spacery z bliskimi, zabawy z dziećmi. Słoneczna aura sprzyjała dzisiaj mieszkańcom Żar. Nawet ptaki zwolniły i zamiast pędzić przed siebie, korzystały z zieleni, która cieszy nasze oczy. Mieszkańcy w tak dobrym nastroju chętnie opowiadali nam o swoim poświątecznym samopoczuciu. Bardzo fajnie, super. Tylko pogoda, żeby była taka ciut, o jak dzisiaj. Bo wczoraj po południu to już było różnie, prawda? I wiatry, i niewiatry, no ale tak w sumie bardzo fajnie. Nie poobiadaliśmy się, także jesteśmy, no przynajmniej ja, bardzo fajnie. A pan? Również. Super. Trochę się najadłam, się super jest. Odpoczęła pani? Tak, pewnie. Bardzo dobrze, w rodzinnej atmosferze minęły, także jest wszystko w porządku. Dalej pani wypoczywa? Tak, ale zaraz się zaczynam uczyć do matury, bo w tym roku zdaję, także zaraz koniec laby i do nauki. Ale po świętach super. Cudna jest pogoda, piękna pogoda, święta udane, mamy wiosnę, także jest cudnie, nic więcej nie trzeba chcieć. Moja miła pani, byłoby bardzo dobrze, a byłoby bardzo dobrze, gdybym panią widział i z panią się spotkał, jajkiem się poczęstował. Trzymałem specjalnie i dla pani jeszcze to jajeczko trzymam. No super, wypoczęta, objedzona, zadowolona. Po świętach wesoło i goło. Oby radosny nastrój trwał jak najdłużej. A tym, którzy żałują, że święta tak szybko minęły, przypominamy, można już zacząć odliczanie przed kolejnymi wolnymi dniami. Za tydzień majówka. Jak wygląda poświąteczny bilans z żarskich dróg? Zapraszam na materiał Karoliny Czeredy. Kierowców bez wyobraźni jak zwykle nie zabrakło. Od świątecznego piątku do poniedziałku żarscy policjanci zatrzymali na drogach naszego powiatu 3 pijanych kierowców. W sobotę około godziny 23 na ulicy Artylerzystów w Żarach policjanci skontrolowali 36-letniego mieszkańca Żar, który kierował motorowerem. Miał on blisko promil alkoholu. W niedzielę wielkanocną, tuż po godzinie 19 na ulicy Świętego Brata Alberta w Żarach, policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkańca miasta, który kierował Fordem Mondeo. Ten miał blisko promil alkoholu. Natomiast w poniedziałek w Lubomyślu wpadł kierujący motorowerem i miał 0,38 promila alkoholu. Mężczyznom zabrano prawo jazdy, a za kierowanie pod wpływem alkoholu odpowiedzą przed sądem. Podczas świątecznego weekendu na drogach powiatu żarskiego doszło do 11 kolizji. Już za chwilę w wiadomościach regionalnych. Nowy parking w Żarach. Budują sklep. Pekom po remoncie. Piękni z Żar. Żarski Urząd Miasta zabiera się za inwestycje, na które mieszkańcy miasta głosowali w ramach budżetu obywatelskiego. Na pierwszy ogień idzie m.in. parking obok cmentarza komunalnego. Tej inwestycji życzyło sobie 356 mieszkańców Żar i dlatego znalazła się ona na 4. miejscu wśród zadań, które zostaną wykonane w ramach budżetu obywatelskiego. Jest to budowa nowego parkingu przy ulicy Szpitalnej, tuż obok cmentarza komunalnego. Od dziś Żarski Urząd czeka na konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie. Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać w terminie do 2 maja w Urzędzie Miejskim w Żarach. Przy Szpitalnej powstanie nie tylko nowy parking, będą tam też zjazdy, nowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa wraz z separatorami i podziemnymi zbiornikami retencyjnymi. Między żarskim Kauflandem a PKS-em praca w RE. Zastanawiali się Państwo, co tam powstanie? Zobaczmy. Stop Shop to nazwa nowego centrum handlowego, które powstaje przy zbiegu ulic Artylerzystów i Przeładunkowej w Żarach. Będzie złożone z 9 oddzielnych budynków, każdy o powierzchni około 350 m2. Inwestorem jest Immofinance Group,
wykonawcą poznańska firma Budimex. Parki handlowe Stop Shop powstają w miejscowościach liczących od 30 do 150 tysięcy mieszkańców. Posiadają parking, ten w Żarach będzie na 90 aut. W centrum znajdują się głównie najemcy z branży elektronicznej, obuwniczej, odzieżowej oraz drogeryjnej. W Żarach wynajęte jest już 7 z 9 planowanych budynków. Obecnie trwają prace polegające na przygotowaniu terenu pod budowę. Otwarcie nowego centrum ma się odbyć ostatniego dnia października tego roku. To praktyczna informacja dla mieszkańców Żar. Wszystkie sprawy w komunalnej spółce Pekom załatwimy teraz w nowym miejscu. Klienci Pekomu swoje sprawy mogą załatwiać w nowej siedzibie przedsiębiorstwa, która mieści się przy ulicy Świętego Brata Alberta 8 w Żarach. Biuro obsługi mieszkańców znajduje się na parterze budynku. Nadal jesteśmy w trakcie prac remontowych w naszym zakładzie oczyszczania miasta przy ulicy Brata Alberta. Obecnie na parter budynku zostało przeniesione biuro obsługi klienta i na tą chwilę wszystkich mieszkańców już zapraszamy, zostaną w pełni obsłużeni na ulicy Brata Alberta 8. Jeśli jednak z przyzwyczajenia wybierzesz się do starej siedziby przy ulicy Bohaterów Getta, nie zostaniesz odesłany z kwitkiem. Jak najbardziej, nadal lokalizacja na ulicy Bohaterów Getta funkcjonuje, także nie będziemy utrudniać mieszkańcom życia na zasadzie odsyłania na Brata Alberta. Cały Pekom na ulicę Świętego Brata Alberta na dobre powinien przenieść się do końca czerwca. Wielu młodych mieszkańców Żar i okolic marzy o karierze w modelingu. Dlatego tak licznie stawili się na castingu, który w miniony piątek w pubie Max zorganizowała agencja United for Models z Warszawy. Szukamy nowych twarzy, jesteśmy za agencją United for Models, przyjechaliśmy z Warszawy i szukamy ciekawych, niespotykanych twarzy do naszej nowej agencji. Uczestnicy castingu musieli wypełnić formularz, zostali również zmierzeni i pozowali do kilku zdjęć. Co skłoniło Cię, żeby tu przyjść? W sumie to mama. Mama zaproponowała mi, żebym poszła zobaczyć, spróbować swoich sił. Co mi szkodzi, nie? No. A czy wcześniej próbowałaś już? Nie, ale mówili mi, że mogłabym pójść spróbować swoich sił. Tak w sumie poszłam, nie? Zobaczymy. Czy ty próbowałaś? Byłam tutaj dla towarzystwa, ale próbowałam kiedyś sił w Kołobrzegu, w Galerii Twarzy, w takiej agencji. No i... Z jakimś skutkiem? Znaczy, no miałam kilka propozycji, ale muszę mieć ukończone 18 lat. Okej, ale bym korzystała, jak skończę to 18 lat. Dziewczyny, powiedzcie, czy marzyłbyś o takim zawodzie jak modelka? Pewnie, czemu nie? Ja bardziej fotomodelka może. Tak. To trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Co skłoniło Cię, by tu dziś przyjść? Brat. O. I co, chcesz spróbować swoich sił? Czy próbowałeś już wcześniej brać udział w takich castingach? Nie próbowałem, to jest pierwszy raz. Uczestnikom castingu nie pozostaje teraz nic innego, jak czekać na telefon od agencji. Być może wśród dziewcząt i chłopców z Żar pojawiła się twarz, która zrobi karierę nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. W Żarach to już tradycja. Klub motocyklowy Black Eagles po raz kolejny organizuje zbiórkę krwi pod hasłem Motokrew. Partnerami akcji są Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, 105 Szpital Wojskowy, Żarski WOPR oraz Polski Czerwony Krzyż. W sobotę mamy Motokrew, to jest wspólnie organizujemy z motocyklistami. 26 od godziny 9 do godziny 15 będziemy pobierać krew. Przygotowania są dużo wcześniej, od 7 godziny ustawiamy tutaj w rynku, będą występy młodzieży. Dzieci będą brały udział w konkursie rysunkowym też krwiodawców. No i także dużo, dużo atrakcji będzie. I mam nadzieję, że bardzo dużo krwiodawców się zgłosi, bo wszędzie plakaty są rozwieszone i w Kunicach i w całych Żarach. Także myślę, że chętnie przyjdą wspomóc ludzi potrzebujących pomocy. A kto może oddać krew, przypomnijmy? Osoba, która ukończyła 18 rok życia i jest zdrowa. Może oddać każda, i kobieta, i mężczyzna. Czy trzeba przyjść na czczo? Nie. Nie trzeba na czczo przychodzić. Trzeba zjeść coś. O 12 w rynku Żar odbędzie się święcenie motocykli. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych. Akcja Motokrew odbędzie się już w najbliższą sobotę, 26 kwietnia.
24 i 26 kwietnia w Żarach odbędą się uroczyste koncerty na cześć Jana Pawła II z okazji kanonizacji papieża Polaka. Dodatkowo mszę kanonizacyjną mieszkańcy Żar będą mogli obejrzeć w rynku miasta. W ramach obchodów zapraszamy mieszkańców na koncerty. Zaproszenia w dalszym ciągu można odbierać w pokoju 21 w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy urzędu. I również zapraszamy mieszkańców na retransmisję mszy kanonizacyjnej z Watykanu, która będzie 27 kwietnia w rynku miasta o godzinie 10. Natomiast we wtorek 29 kwietnia o godzinie 17 w sali konferencyjnej Żarskiego Ratusza odbędzie się specjalne spotkanie z Janem Pawłem II, na którym mieszkańcy miasta będą szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego święty. W salonie wystaw artystycznych w Żarach można podziwiać fotografie zrobione podczas rekonstrukcji Bitwy o Żary. 15 lutego bieżącego roku odbyła się rekonstrukcja Bitwy Walk o Żary z udziałem licznych grup rekonstrukcyjnych. Urząd Miasta ogłosił konkurs fotograficzny związany z tą rekonstrukcją, z tymi wydarzeniami. W salonie wystaw artystycznych prezentowana jest obecnie wystawa pokonkursowa, w której możemy oglądać zdjęcia, fotografie znanych żarskich i nie tylko żarskich fotografików, którzy prezentują się, pokazując najciekawsze wydarzenia, sytuacje z inscenizacji. Inscenizacji brały udział grupy rekonstrukcyjne nie tylko z Polski, ale i z Niemiec. Byli ubrani w oryginalne, często repliki, ale też i oryginalne mundury żołnierzy Armii Czerwonej, jak i żołnierzy wojsk niemieckich, różnych formacji. Na fotografiach, które są tu prezentowane, najczęściej przejawiają, takie pokazane są elementy dynamiczne, związane z walką, z tymi wydarzeniami, z wielkim zaangażowaniem na twarzach rekonstruktorów. Zwycięskie fotografie poznamy 1 maja, wtedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, a zdjęcia w salonie wystaw artystycznych podziwiać można do 5 maja. Święta wielkanocne już za nami upłynęły w dobrej, zupełnie innej niż w zeszłym roku pogodzie. Wiosna rozwinęła się w pełni. A jaka aura czeka nas w środę? Szczegół już za moment. Paulina Zgarska, zapraszam na prognozy pogody. W najbliższych dniach pogoda będzie bardzo zmienna i dynamiczna. W środę 23 kwietnia zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura będzie wysoka, wyniesie bowiem 24 stopnie w Żarach i Gubinie, 23 w Szprotawie. Przy takiej wysokiej temperaturze będzie parno i duszno. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1018 hektopaskali. W środę nie zapomnijmy o imieninach Wojciecha i Jerzego. Pod parasolem czy też w słońcu, niech to będzie dla Państwa udany dzień. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia już jutro po wiadomościach regionalnych. Dziękuję za uwagę. W dzisiejszych wiadomościach to już wszystko. Teraz zapraszam do obejrzenia naszych programów, czyli tradycyjnie jak co wtorek zaczynamy od magazynu kulturalnego, w którym powspominamy koncert zespołu ludowego Kalinki, który wystąpił podczas tegorocznego Jarmarku Łużyckiego w Żarach. Na zakończenie polecam Państwu rozmowę z Sylwią Kocioł, dyrektor gimnazjum nr 2 w Żarach, która udzieli cennych rad gimnazjalistom, którzy jutro piszą egzamin. Życzę miłego wieczoru z telewizją regionalną. Do zobaczenia. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.